Po 10 godzinach podróży dotarliśmy do Palermo, do naszego Airbnb z dziwnymi ceratkami, ale poza dziwnymi ceratkami jest całkiem spoko, mamy fajne różne balkoniki, mamy bardzo fajną klatkę schodową, taką w kamieniach, ale z windą, także super, mamy spoko sypialnię, jest ok, jesteśmy zadowoleni. No ale pokazywałam Wam prezent powitalny z bułeczkami, które są na święto zmarłych. Co robi matka? Chowa. Schowam większość z tych rzeczy, ale bułeczki myślę, że weźmiemy, chętnie przekąsimy, bo my tak tylko szybciutko, mąż mój z dzieckiem są na dole i dziecko śpi. Jest 15 prawie, więc grubo, no ale nie było możliwości drzemania dzisiaj. Ogarniamy się szybko i lecimy na miasto. Korzystać z pierwszego dnia najbardziej jak się da. Jesteśmy wszyscy chorzy, także jest po naszemu, podróżowanie w naszym stylu. Jesteśmy chwilowo na placu zabaw w Palermo i zaraz Wam coś pokażę. Czy Wy widzicie kolor tej wody? I powiem Wam, że jest tak ciepło i chodzę w t-shircie i w jeansach i żałuję, że wzięłam tylko dwie sukienki tutaj, to takie bardziej w jesiennym klimacie. No, po prostu cudownie. Cudowna listopadowa odskocznia. Myślałam, że będzie chłodniej, myślałam, że będzie bardziej tak na bluzę albo na koszulę, ale nie jest. Jest zdecydowanie pogoda t-shirtowa i jest prześlicznie. Jest 7 rano dnia drugiego. Nasze dziecko niestety grasuje już od 5:30. My jesteśmy dalej wszyscy chorzy, ale chciałam Wam pokazać widok z naszej sypialni, w ogóle jaka cisza, martwe miasto. Mamy całe mieszkanko obłożone tymi balkonikami. To też jest jeden z naszych, po drugiej stronie są jeszcze nasze, tamten też jest chyba nasz, więc wszędzie jest tego pełno i no uroczo, naprawdę. Jesteśmy w samym centrum, ale w takiej bardziej cichej uliczce, co jest dużym plusem, myślę. Jesteśmy właśnie na placu Pretoria, który jest zwykle przepiękny. No i tutaj można widać na miastkę tego piękna, ale nam się trafiło, że jest cały jakiś poobklejany remontami i żółtymi wiadrami, więc nie z każdej strony ta perspektywa jest tak śliczna, jak mogłaby być. Ale pogodę mamy wspaniałą, humory mamy całkiem niezłe, jak na nockę i stan zdrowia, więc korzystamy z pierwszego pełnego dnia. Sprawa wygląda tak, że tutaj na co się nie spojrzeć, każdy skwerek jest po prostu przepiękny, ale też dość mocno zaniedbany i nasze dziecko ma bardzo różnorodne reakcje, od mówienia ciągle, że wszystko śmierdzi, że jest dużo śmieci, że wszystko jest kaput i trzeba naprawić, do mówienia, że wow i bardzo ładne. Chcesz zobaczyć? Chcesz zobaczyć, co nagrywam? Dziś nagrywam po prostu drogę. I idziemy teraz do kapucynów oglądać kościotrupy. Przygotowaliśmy mentalnie młodzież na to i zostaliśmy poinformowani, że one nie żyją i nie ma się czego bać. Więc zobaczymy, czy faktycznie nie ma, ale idziemy spróbować i zwiedzamy dalej. No i spójrzcie, w drodze do tych kapucynów, po prostu co chwilę się zatrzymujemy, bo co chwilę jest tak przepięknie. Byliśmy już przez przypadek w katedrze, ale teraz była msza, pójdziemy ją zwiedzać kiedy indziej. Pokażę Wam albo jakieś zdjęcia tutaj teraz stąd, albo później jako przebitki. A teraz przechodzimy przez taki przepiękny po prostu parczek. No cudo. Jesteśmy już po katakumbach kapucynów i dziecko nam o 10:20 zasnęło. No jakaś patologiczna pora na drzemkę. I żeby po prostu nie marnować tego czasu i nie szwendać się bez celu, sprawdziliśmy na mapie, co jest w okolicy. I będziemy szli do pałacu, który jest troszkę teraz za nami, ale to dopiero po drzemce. A teraz weszliśmy do takiego ogrodu botanicznego, który okazuje się w ogóle darmowy i w którym są też zwierzaki. Także jak coś, to polecam, bo wygląda super, jest mega zadbany, czyściutki, ciekawy, na pewno super jako przerywnik dla dzieci, bo można też się tu puścić, żeby biegały luzem, nic ich nie rozjedzie i potem lepiej zniosą następną na przykład godzinę zwiedzania w wózku. Tak, takie taktyki dla rodziców znajdziecie teraz w moich vlogach. No a jest super, no są zwierzaki, jest roślinność, jest przepiękna, cieplusieńka pogoda. Proszę bardzo. Część zwierzęca na szybko, a my teraz usiądziemy sobie na ławeczce, zaplanujemy jutrzejszy dzień i wycieczkę, a potem jak się młodzież obudzi, będziemy zwiedzać dalej.
Przed Wami Pałac Normanów i Kaplica Palatyńska, jej piękne bizantyjskie mozaiki i arabskie zdobienia sufitowe. I listopad miał ten wielki plus, że no co prawda staliśmy w kolejce, ale bardzo krótkiej, a czytaliśmy, że bywa tragicznie z dostępem do tego miejsca. Polecam naprawdę zwiedzić. Jest listopadowy dzień, jest przed 10 rano, a jest tak gorąco. Siedzę sobie w... No jestem w kostiumie, właśnie włażę do wody. Proszę bardzo. Oto ja. I jest po prostu mega, jest cudownie. Przyjechaliśmy do Cefalu, przyjechaliśmy pociągiem. Wszyscy nam mówili, że na Sycylii trzeba mieć auto, że się nie da jeździć pociągami. I jak na razie zarówno do Palermo, jak i z Palermo bardzo dobrze się pociągami jeździ. Są punktualne, szybko jeżdżą i przynajmniej te atrakcje, które my sobie zaplanowaliśmy, a wiadomo, nie zaplanowaliśmy jakichś hardkorowych hikingów, backpackingu i tak dalej z 3-letnim dzieckiem, tylko tak po prostu turystycznie, to na razie daje się super. Zobaczymy, jak będzie dalej. Teraz korzystamy chwilę z plaży, pochodzimy sobie po Starówce, już chwilę tam byliśmy. Jest bardzo urocze, małe miasteczko. Myślę, że zostaniemy tu też na lunch i wrócimy później pociągiem znowu do Palermo. A teraz Cefalu z perspektywy bastionu, na który weszliśmy. No, maleńki jest, ale brzmi górnolotnie. No, kolor wody jest przepiękny. Jesteśmy już po plażowaniu i szukamy jakiejś knajpki na lody, granitę, kawkę najprawdopodobniej. Jest niedziela, z gardłem gorzej jak słyszycie, już będziemy jechać. A my jesteśmy teraz na targu staroci w Palermo. Byliśmy wcześniej na takim targu spożywczym, ale nie zrobiłam tam żadnych nagrań, więc musicie uwierzyć na słowo. A teraz szwendamy się wśród staroci i zaraz szukamy jakiegoś placu zabaw, żeby trochę wybiegać młodzież. Dzisiaj spędzamy cały dzień w Palermo, trochę bardziej na luzie i trochę też, żeby zobaczyć rzeczy, których nie zdołaliśmy zobaczyć pierwszego dnia przed wycieczką nad morze. Staram się zasłonić to wielkie słońce. Patrzycie teraz na Teatro Massimo. Chcemy jeszcze zobaczyć Teatro Politeama i pójść też minimum na wieżę w katedrze. Zobaczymy, na ile nam się uda i jak będzie współpraca rodzinna wyglądała. Do środka nie wejdziemy niestety, ponieważ tak długo szukaliśmy lunchu, że nam dziecko zasnęło przedwcześnie na drzemkę i ani lunchu nie zjedliśmy, ani nie wejdziemy do środka, no bo po tych schodach nie za bardzo, już się od razu by obudziło, także nie ma sensu, ale lecimy do następnego teatru, a środek sobie odpuścimy. Odezwę się do Was jeszcze z twarzą sprzed tego teatru i powiem Wam, że wchodziliśmy do paru miejsc, do paru kościółków, wchodziliśmy też do pałacu i do wielu rzeczy naprawdę warto, polecam Wam, bo przynajmniej w listopadzie nie ma wielkich kolejek, jakieś tam bywają, ale niewielkie. Ceny są mega niskie tutaj, mega, są w ogóle, jest dużo taniej niż w Polsce ze wszystkim, z jedzeniem, z restauracjami, z wstępami. Więc polecam, no ale wiadomo, jak się jest na wakacjach z dzieckiem, to czasami trzeba z niektórych rzeczy zrezygnować na poczet na przykład placu zabaw, więc wybieramy takie bardziej priorytetowe dla nas, ale na przykład do pałacu polecam bardzo wejść. Jest też dużo takich małych kościółków w uliczkach różnych starówki, które wyglądają niepozornie. Są w ogóle za darmo, a w środku okazują się dużo bardziej wypasione niż na przykład takie płatne, słynne kościoły, więc też polecam Wam mieć oczy szeroko otwarte i po prostu wchodzić. Tam, gdzie widzicie, że są jakieś drzwi otwarte i ludzie wchodzą, to korzystajcie i zaglądajcie. Jest i Politeama, jest muzyka, jest dziecko obudzone, także drzemka była krótka, ale mam nadzieję, że wydajna. Piękny jest ten teatr, może przy okazji wstania pokusimy się o wejście, zobaczymy, ale bardzo mi się podoba. Jest mniejszy, robi mniejsze takie wrażenie potęgi, ale ma takie piękne detale i widziałam, że w środku też jest dużo ciekawszy, więc może zajrzymy. Jesteśmy
jesteśmy hardkorami, próbujemy cisnąć z dzieckiem całą katedrę i też biskupi pałac, który właśnie prawie kończymy. Właśnie dowiedzieliśmy się, że tutaj może król siedzieć. Kot w butach wszedł mocno. No i cóż, pokazuję wam drobne przebitki. Widok z pałacu przedni. W każdym oknie, takie cudo. Dużo lepiej to wygląda wykadrowane, wiecie, tak pionowo. Ale i w poziomie myślę, że jako tako widzicie. Teraz jesteśmy w kryptach i to już jest ostatni punkt programu, bo wydaje się, że ten największy bilet ma w sobie tyle różnych pozycji, one są dość górnolotnie nazwane i jedno pomieszczenie to jest kilka z tych pozycji, więc myślę, że kupując mniejszy bilet niż pełen można czuć niedosyt, ale oczywiście decyzja należy do zwiedzających. I piękna katedra zaliczona już nie tylko od zewnątrz, ale także w środku. Więc możemy dodać do listy rzeczy, które udało nam się zrobić na tym wyjeździe. I całkiem sporo na tej liście już jest.